out again. Bardzo, bardzo serdecznie w Euro Truck Simulator 2. Dzisiaj sobie jedziemy z Tallina do Rygi, czy Rugi, zaraz, do Ługa, przepraszam, żadna Ryga, jaka Ryga, do Ługa, nie wiem co mi tam. Wieziemy, jak widzicie, tutaj sód, 16 ton, mamy 300 km do zrobienia, więc myślę, że wszystko wam postaram się opowiedzieć w drodze. Ładnie ta ciężarówka wygląda, kurczę. Ale tfu, tfu, stary, jakie to jest ładne. Elegancko. Kurczę. Pięknie. Ja znowu coś wywaliłem, ale to na tej kamerze takiej, wiecie. To nie jest wcale tak ciężko w coś wywalić, nie? Dobra, przesiadamy się tutaj, bo tutaj trzeba by było już zachować trochę minimum ostrożności, minimum, żeby nie powiedzieć trochę. No, ale to, ale pokaż. Fajnie się wspina, ej. Fajnie to wygląda, kurczę. No, słuchajcie, musiałem zrobić dolot po ten ładunek. Tutaj ponad stówka była. Stwierdziłem, wytnę wam to, bo to... No... Mamy teraz 320 km do zrobienia. Wypadałoby je przejechać po prostu, nie? Tak dać radę. Tu nam pokazuje środa, że będziemy. A ja muszę zobaczyć jeszcze jedną taką rzecz ciekawą. Aha, rozumiem, czyli kurczę, my powinniśmy troszeczkę zacząć deptać, bo to jest 4:46 zdanie ładunku. No, to powiem wam, mamy takie trochę wyzwaniucho. Ja sobie jeszcze w międzyczasie rzucę okiem na mapkę. No, szybciutko rzuciłem okiem. Tak, no niewiele tutaj mogę poradzić, jeżeli chodzi o te... no droga jest tak ułożona, że no tutaj no nie powalczę. No co powalczę? Tutaj nic nie powalczę. Nic nie skrócę. Landóweczki będą, no to wiadomo. Zresztą ja lubię landóweczkę. Zawsze lubiłem. Jakoś mnie tak, powiem wam, kręcą te landóweczki. Kręci mnie, że wiecie, droga wąska. Tam zawsze coś się dzieje. Na tych autostradach. Tutaj jeszcze jest taka, wiecie, to nie jest autostrada. To nie wiem, co to jest, jakaś droga szybkiego może ruchu. A nazwana autostradą, bo to ani przedziałek nie ma, ani tych barierek. Jakoś tak trawiaście jest, to jest też tak ciekawie. No bo jak jest taka, wiecie, autostrada, beton i stalowe te, no to kurczę. To słabo wtedy, nie? Słabo, bardzo słabo.
On się chciał zatrzymać. Ja naprawdę myślałem, że on stanie, nie? Okej, okay, no w porządku, no dobrze. Dobrze. Widocznie tak miało być. Tutaj jedziemy po wirażach. Chociaż te zakręty nie są wcale takie duże, wielkie. I tak wam powiem, jedziemy teraz do Rosji. Mamy w Rosji zrzut tego ładunku i ostatnią trasę do Finlandii. I to będzie koniec naszej wielkiej podróży. Z tej misji Rosja-Rosja mamy do zrobienia chyba jeszcze jeden kurs, ale na razie zrezygnowałem, no bo wiecie, żeby to tak cały czas nie było ciągle i ciągle. Kurde, na pograniczu byłem tego, żeby mi dali mandat chyba. Mam wrażenie. No, jakoś tak było. Bo miałem 75 i nie zaliczyło mi tego jako przekroczenie prędkości. No to... To super. Ale tak. Wracając do rzeczy... To tam sobie teraz dojedziemy, zrzucamy ten ładuneczek i jedziemy na Finlandię. Mamy koniec wielkiej podróży i zostaje nam jeszcze jeden kurs Rosja-Rosja. Odszedłem od tego, tak jak wam powiedziałem, że odszedłem, ale to dlatego, żeby po prostu no, nie powielać tych no, tras. Żeby ta droga no, od czasu do czasu jednak była ten. I w tamtej misji Rosja-Rosja, to co wam mówiłem, to chodzi o to, żeby konkretnie z kaliningradzkiego obwodu wieść ładunki do Rosji, nie? Jakiekolwiek, cokolwiek, jakkolwiek, aby do Rosji. No i, no i dobra, no i super, nie? Fajna droga nam się trafiła, powiem wam. Na razie. Tfu, 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 nie? Żeby nie było. Bo póty co? No nie mamy powodu narzekać. Aha, i powiem wam, że jak robiłem ten dolot, to wam opowiem, co się działo w ogóle. Zepsułem ciężarówkę. Czekajcie. To jest tutaj 7%. Dlaczego? Wiecie co? Auta urządziły sobie zmasowane najazdy na mnie. A to z prawego pasa mi wyjechał. A to ze skrzyżowania mi wyjechał z podporządkowanej bezczelnie. Z naprzeciwka mi tam próbował. No kurde, powiem wam. Ja robiłem 110 km. Ja miałem wrażenie, że ja z 500 przejechałem. Tutaj nie chcę, wiecie, mandatu, nie? Tak będę się pomału skradał. 67 do 70. I dziękuję, nie? Tutaj postaram się utrzymać tą prędkość. No będę wyhamowywał, no bo co? No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Automata teraz zapodałem. Zobaczymy, no, no niech ciśnie. Jak będzie 9 dyszek, to sobie podlecimy. Chociaż tutaj, nie wiem, z miasta do miasta. Do 50. Dobrze, że policji tutaj też tak nie ma. No muszę być troszeczkę ostrożniejszy, tak? Ostatnio... Patrz, patrz. A, myślałem, że on w lewo skręca. Jebaniutki. No, kurde, no powiem wam... Naprawdę, tyle razy mi coś wyjechało, że teraz normalnie mam traumę, no. No jadę i mam wrażenie, że wszyscy chcą we mnie wjechać. A nie chcę tego mandatu. Bo jak zapłacimy mandat, to nam nie zaliczy trasy, no. No nie zaliczy. I będę musiał to jeszcze raz jechać. Z wami. A tak powiem wam, że... No ile razy pojedziesz w tym, tak?
tutaj i tutaj w prawo. Już myślałem, że źle skręciłem teraz. Już spodziewam się tutaj w tej grze wszystkiego. Ostatnio mam wrażenie, że jak wgrywają tą Iberię, to gra zaczęła szaleć, nie? Że szaleje i to tak, powiem wam, potężnie, nie? Że po prostu świra dostała gra, nie? Tutaj powiadasz. Dobrze. Ja myślałem, że z tej kamery takiej fajnej, zewnętrznej będzie, ale no nie będzie. Zobaczymy, czy nas... czy damy radę tak wyjechać, bo tak trochę teraz na pałę to robię. Okej. Kieruneczek, żeby był. Dobra, koniec wygłupów, bo donikąd nie zajedziemy za chwilę. Tam jedzie ciężarówka, to nie będę się ładował. Dobra, to ja jadę. Ten mnie puszcza. Ładnie, ładnie, no. Fajnie, fajnie, że mnie teraz puścili. Kurde, przyjemnie za te wszystkie ataki. No i powiem wam, że te 100 kilometrów, jak jechałem, no to mówię wam, zamach za zamachem. Mówię, co jest grane? Wyjeżdżają mi pod koła, hamują w miejscach takich nieoczywistych, na prostej. Potrafił mi gościu się zatrzymać, czujecie? No szkoda, że tego nie nagrałem. Aż trochę żałuję, bo teraz wam, wiecie... teraz wam opowiadam i no ma aż ciężko uwierzyć, no. Aż ciężko uwierzyć, że tak można było. Ja mówię, co jest, mówię. Autobusem mi wjechał w bok, nie? Ja mówię, czy oni poszaleli? Mówię, co jest grane? Już nie powiem, ile uniknąłem. Kurczę, moi drodzy, ile ja tam rzeczy uniknąłem, to jest nie do opowiedzenia. Z takiej podporządkowanej potrafią mi wyjechać i wdupić mi się normalnie w bok albo przed kabinę i hamuje, nie? Nie wiem, możliwe, że to są jakieś bugi, jakieś błędy. Bo faktycznie troszeczkę inaczej mi się tutaj jeździ. Te lusterka, też mam, odnoszę takie wrażenie, że są nieco inaczej poustawiane. Ja wiem, że to lewe mogę regulować, oczywiście ja sobie je czasami reguluję. Natomiast ja tutaj w tym zwierciadle widzę absolutnie wszystko, więc nie wiem, po co miałbym to robić teraz, na przykład. Okej, ty tam sobie wyjeżdżasz i ja jadę za tobą. Pewnie teraz będę tego żałował, ale nie szkodzi. Tak, także wiecie, no po co miałbym to regulować? Natomiast tego prawego ja nie jestem w stanie tutaj wyregulować. Ja wam je włączam, sam się też troszeczkę podpieram pod to lusterko. Bardzo mi pomaga w zakrętach w prawo, wiecie. Czy bardziej wyjechać, czy wydłużyć ten zakręt, czy go pogłębiać, czy nie. Czy mogę go sobie zacieśnić, dokręcić kierownicę, tak? No jest ułatwienie troszeczkę. No to tam przyspieszysz w końcu, czy co, czy jak, bo kulamy się 5 dych, stary, no. Nie wiem. Aha, i ty będziesz teraz skręcał. Dobra, to wiesz co? Jedź sobie. Okej, okay, no i tutaj 6 dyszek. No to spadamy do 6 dyszek. Ale już zaraz za momencik mamy koniec. 130 km zostało, to co to jest? Zrzut berecikiem, małym kamyczkiem. No. Uff.
ładne, ładne są te, ale kurde, tam fajne. Chyba ten takie autko kiedyś było, RAV się nazywało. Było takie autko. Możecie sobie tam wujka Google zapytać, to może wam pokażę. Takie dziwaczne było i właśnie miałem wrażenie, że to tak, tego typu autko było. Takie niby busowate. One miały różne możliwości konfiguracji paki, więc z tyłu zabudowy były no, przeróżne, tam od busów po jakieś ładunki, dźwigi. Oczywiście no, do małych ciężarów, wiadomo, to nie były dźwigi potężne. No, tutaj sobie przelot zrobimy, tak, daliśmy radę. Też szlaban gdzieś trafiłem, nie pamiętam, czy teraz na dolocie, czy to na ostatnim odcinku, jak robiłem dolot. Też miałem ponad stówkę. Kurde, nie pamiętam, czy to teraz było, czy wcześniej. Szlaban mi się zamknął dosłownie przede mną i to w taki, wiecie, ordynarny sposób. Ja dosłownie dupnąłem w barierę, nie? I to z całej takiej, wiecie, z całym impetem, nie? Ale to chyba nie było teraz, to chyba było na poprzednim, mam wrażenie, odcinku. Znaczy, nie na odcinku, bo nie nagrałem tego, tylko na dolocie. Powiem wam, że te doloty, jak nie nagrywam, to tam cuda się dzieją. Ja mógłbym wam w sumie takie nagrywać, tylko no nie chcę przeginać tych pół godziny. Robić wam dodatkowego odcinka z tego, to ja wiem, ja wiem, czy to... Może macie ochotę, to w sumie piszcie, tak? Ja nie widzę problemu, no. Słuchajcie, jeżeli was tego typu rzeczy interesują, ja, mówcie, bo ja naprawdę tutaj dużo rzeczy robię, których wam nie pokazuję, no bo uznaję to za taki trochę bezsens, nie? Jedziemy tutaj na przykład w jakiejś sprawie, mamy jakąś misję, mamy jakieś ładunki. Jak jeżdżę na pusto, czy do warsztatów, czy... zatankować, kurde. Ach, to nie policja była na szczęście. Ale coś zwolnić nie mogłem. No to wtedy sami rozumiecie. No jak jeżdżę w tego typu rzeczy, to tak staram się wam tego nie pokazywać. No, tankujemy na odcinku, tak? Okej. Też mam, wycinam część tego tankowania, żebyście tam no nie oglądali jednak wbici głowami w stół, tak? Wiadomo, żeby coś się działo, coś, no, tutaj krajobraz jest do podziwiania, jedziemy przez jakiś las, ciągniemy się za jakąś ciężarówką, walczymy tutaj o różne rzeczy, więc fajnie, no. Walczymy z czasem przede wszystkim, teraz walczę z prędkością, zwolnij, tak. No i wtedy jest spoko, nie? No i dzięki, że pomagacie mi ten, bo zauważyłem tutaj na kanale, że mi pomagacie w walce z sami wiecie kim. Hegemonem, nie? Bo wam powiem, jaja są czasami takie, że potrafią mi film zablokować, albo te łapki mi ucinają, a wasze komentarze bardzo promują wtedy ten. Naprawdę. No, mi się wydaje, że wtedy wiecie, jak dajecie łapę i dajecie komentarz jednocześnie, to ten system troszeczkę, no, ciężko jest im to podważyć, nie? Wiecie, o co chodzi. Że tak, no co, gościu przyszedł, napisał komentarz, a nie dał łapki, tak? Raczej bym stawiał na to, że dał łapkę, a nie napisał komentarza, więc sami rozumiecie. A oni to robią, zauważyłem, właśnie ze względu na tą muzykę, no ale z drugiej strony ja nie korzystam teraz z muzyki, która jest ograniczana tymi prawami. Mam jak najbardziej prawilną muzyczkę, w tej chwili używam, no ale pomimo to od czasu do czasu potrafią tak zrobić, że blokują film, czajcie, ograniczają. I z tego co wiem, wy jako widzowie też nie dostajecie wtedy powiadomień. Bo widzę. Nawet po wyświetleniach, nie?
Ja po to numeruję też te rzeczy. Na przykład teraz mamy taką serię, że jadę DAF-em i to jest nasze tam spotkanie, tak, numer taki i taki. Macie tam CM, numer jest tam 11, 12 i kolejno, nie? Każdy następny. To jest też po to, żebyście, jeżeli wy zwrócicie na to uwagę, to będziecie widzieli, że aha, pominąłem odcinek, tak? Z jakiegoś powodu. No bo jeżeli wy oczywiście wybieracie, to jest wasza suwerenna decyzja o nieoglądaniu albo o łapce w dół, czy tam z jakiegoś powodu, no to spoko, no, jeżeli to jest wasza decyzja i cokolwiek zrobicie, to dla mnie to jest spoko. No, miałem mały kłopocik, powiem wam, z grą. Coś się wydarzyło, że spadłem z mapy, z drogi, nie wiem gdzie. Naprawdę. Wyciąłem, bo mówiłem, nie, o tym YouTubie i nagle pyk, nie? Jakaś kara, wiecie, śledzą mnie nawet tu. Nie, żartuję. No i tak wykańczając po prostu wam ten temat, dziękuję wam za to po prostu, że jesteście, że wbijacie te komentarze i te łapki. To potwierdza po prostu i pokazuje i wam, i mnie w sumie, z jakim wy zaangażowaniem, potencjałem tutaj przychodzicie, jaki macie potencjał i jakie zaangażowanie w to wkładacie, by ten kanał się rozwijał. Natomiast widzę też, jak hegemonisko sobie po prostu pozwala. To jest, powiem wam, takie troszeczkę plucie człowiekowi mocno w twarz, nie? Jak gdybym miał naprawdę trochę więcej czasu na to nagrywanie i że tak powiem, był, no miał możliwość po prostu to robić cały czas, czy w taki trochę luźniejszy sposób, miałbym tego czasu trochę więcej, chociaż myślę o tym, to bym wam robił live'y tylko i wyłącznie i koniec, nie? I tyle w temacie. Natomiast nie jestem w stanie tego na razie tak robić. No praca, co was będę oszukiwać, tak? Cały czas człowiek musi no jednak poświęcać się tej zawodowej części dnia, no i to pochłania dużo czasu, bardzo dużo. Tutaj mamy taką prawie że zawrotkę. Nie widzę powodu, żebyśmy mieli teraz tankować. Zatankuję, jak zdam ten ładunek, bo myślę, że mogę tak zrobić. Nie chcę też przedłużać za bardzo. Co to jedzie? Ale fajne furgonecisko. O, tutaj też taka fajna karetka. Kurde, te busy mogliby, kurczę, zrobić. Trochę żałuję, że ich nie ma, wiecie? Oczywiście, ja wiem, są mody DLC, znaczy nie DLC, co ja gadam. Są mody do tego i można, ale ja już nie chcę, powiem wam, za dużo tych modów ściągać, bo potem gra się wygina w różne, no i po prostu traci człowiek te save'y i nie save'y, ona się blokuje, więcej z tym problemu, jak to warte, tak? Dobra, no to co? Stajemy tutaj i jesteśmy. I powiem wam, że dzięki za wsparcie, naprawdę każde wsparcie bardzo doceniam. Szczególnie waszą obecność, którą zaznaczacie, to fakt. Dobra, słuchajcie, moi zdani, moi kochani, to by było na tyle. Dziękuję, że jesteście, dzięki, że wspieracie tę moją twórczość tutaj na kanale. Jeżeli macie jakieś pomysły na serię, chcielibyście jakieś gry zobaczyć, to spróbujmy rozmawiać, tak? Tylko bez przesady. Ja jestem
Nie lubię tak wszystkich gier nagrywać, jakieś tam, nie wiem, czołgi, nie czołgi, bo to już jest takie trochę pojechane. Tam jakieś strzelanki. Ale możemy na pewno coś popróbować, coś podyskutować i spróbować, żebyście po prostu też mieli z tego satysfakcję. Może wam się coś faktycznie podoba i chcielibyście to zobaczyć na tym kanale. Dobra, trzymajcie się i dzięki. Cześć!